Zapytanie mojego widza o tzw. świadectwo zdrowia Danish Maritime Authority. Witam serdecznie. Chciałbym zapytać o duńskie świadectwo zdrowia yy, oraz zaświadczenie do książeczki żeglarskiej, czyli w sumie świadectwo międzynarodowe. Mam już zrobione badania laboratoryjne. Mocz, krew, WR, HIV oraz przegląd stomatologiczny. Wstępnie zarejestrowałem się na wizytę w pana przychodni w poniedziałek i interesuje mnie koszt uzyskania tych świadectw i chciałbym się upewnić, że mam wszystkie badania poza tymi, które zostaną wykonane w pańskiej placówce. Także, odpowiadając na to pytanie, z tego co tu widz wymienił, badania laboratoryjne ma wszystkie. Wszystkie pozostałe konsultacje specjalistyczne, okulistyczne, badanie słuchu, czyli audiometrię, zrobisz w mojej placówce we Wrocławiu. Jeżeli mam tam jakąś potrzebę, to jeszcze rozszerzam te badania. I jaka jest cena? Cena tutaj za samo świadectwo duńskie jest identyczna z ceną świadectwa międzynarodowego. Aktualną znajdziesz na mojej stronie internetowej www.krasnicki.com.pl. No na rok 2016 jest to 250 zł. Z reguły jak wystawiam więcej świadectw, to tam biorę jakąś małą dopłatę. Wszystko tylko zależy od tego ile wymaga to do badania, ile więcej badań, no i ile tam pisania. Po angielsku, bo wierz mi, że czasami różne certyfikaty międzynarodowe, to mniej badania, ale wypełniania to tam nie brakuje. Także, jeżeli chcesz się zarejestrować na takie świadectwo duńskie do mnie, wyślij mi maila na adres lekarzmałpakrasnicki.pl. Powtarzam, lekarz z reguły wyjaśniam. I odpowiadam w ciągu paru godzin, najpóźniej w ciągu paru dni, jeżeli jestem gdzieś, jeżeli to jest weekend, czy jestem gdzieś na wyjeździe, czy na konferencji, czy gdzieś tam, ale dostęp do internetu z reguły mam. Także, jeżeli masz jakieś inne zapytanie o duńskie świadectwo zdrowia, tradycyjnie napisz tam w komentarzu do tego wideo. Też Ci postaram się odpowiedzieć. Także, bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo być może o badaniach marynarzy.